Hello, hello, witam serdecznie, kolejny odcinek Skyrim, tutaj Hanta, cześć. Zaczynamy. Czy to jest Draugr? Co on sobie tak po prostu tu stoi? Chłopie, co ty sobie tak tu stoisz? Jesteśmy w Labiryntianie, robimy wątek magów, Akademii w Zimowej Twierdzy. I coś tu do mnie przemawiało przed chwilą. O, siema. A, duch, no to spoko. Duch mrozu, to może mu walniemy, słuchajcie, tym. Kulą ognia. Jebut. Prawie jak ładnie. Tyle było z ducha mrozu. To mi niepotrzebne. Zastanawiam się nad tym. Ha! Wiedziałem, że tu że wstanie. Bardzo ładnie. Złoto mu ukradnę. Co to jest to? No wygląda jakby to było zamrożone w ogóle. Ale może po prostu kwestia tego, że tu był ten duch. Ostatnio się do nas odzywał. Księga czarów płomienie. No to tak średnio potrzebne. Ale widzę, że tu była księga czarów chyba nie bez powodu. No to jest jedyne dostępne wejście. I proszę bardzo, stopiło się. Ktoś tam coś do mnie napierdziela strasznie. Weźmy sobie jakąś miksturkę. No właśnie. Wow, ładnie go wyrąbało. Nawet nie wiem, gdzie jest. O, jebany, przyzwał Seatronacha. Draug mściciel. Dobra, to ja się pobawię w takim razie w łuk. Jezu, jaką długą mam tą listę teraz. Czy to jest... To jest Serana. Jesus, why? Dlaczego żeś tam poszła sama? Dobra, nice, udało się. Ona sobie wzięła tu Draugra, widzę. Ja może tego mściciela sobie wezmę? O nie, spadł, cholera jedna, no. Myślałem, że sobie go... Kurde, znowu kot napieprza w pudę. A, poczekajcie chwileczkę. No dobra, wracajmy, bo tutaj widzę, już ktoś mnie zaczął, no właśnie, atakować. Jezus, czekajcie, weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie to. Zostaw moją Seranę, ty gnoju, ty. Ej, broń jednoręczna mi wzrosła. Miło. Nie. Chciałem sobie go wziąć. Ale wszyscy tu jakoś spadają na dół. Ona ma swojego Draugra, czemu ja nie mogę? Dobra, ktoś tu cały czas do nas przemawia. A, fuck, no właśnie tak miałem mówić, że tu jest pułapka. Ale nie zdążyłem. Coś tam się świeci, czy co? Tak jest tam jasno. Czy to jest chyba wyjście na zewnątrz? Kurde, kicia. Zaczęło mnie kijać. Wiercić w nosy się przez kota, Jesus. Nie wiem, czy przez sierść, czy co? Nie łaź mi po klawiaturze, gnojku futrzasty, ty. Chodź mi stąd. Chodź mi... No, świetnie, jeszcze mi wyłączyła drugi monitor. Dobra, rzut kotem na odległość. I... Idziemy dalej. Siema, panie Draugr. No ja sobie weźmę teraz tego gnojka. Ożywienie zwłoko właśnie. Chodź ze mną. Widzę, że mi jakichś ładunków brakuje. Pewnie już od dłuższego czasu, tylko tego nie zauważyłem. Tu mamy jakąś książkę. Równowaga. No to też możemy wziąć. Kicia, przestań, siadaj tu. Nie wolno. Równowagę mówisz, tak? No właśnie, nie wiem co to daje, mniejsza z tym. O, ile tu mamy rzeczy. Zajebiście. To mi się podoba. Tutaj mi nic nie potrzeba. Tyle. W temacie. To gdzie my mamy iść? Aha, oczywiście, że tu nie ma mapy, więc nic się nie dowiemy. Więc tu była pułapka. I przejść dalej nie mogę. Mogę się tylko wrócić. Kurde, naprawdę musicie mi blokować przejście. Tragedia z nimi. Tu naprawdę nic więcej nie ma. Dobra, to idziemy stąd. To po co ja tu wchodziłem w ogóle na dół? Poza tym, że znalazłem te pierdoły, to chyba mam tam zejść na dół. Tutaj, tędy. O, właśnie.
Czy muszę korzystać z tego twojego języka rynsztoków? Sorry, nie znam smoczego tak do końca. O, szlak. Skąd on się tu wziął? Dawaj, kurde, kule ognia. A, nie mam many. Weźmy sobie zatem łuk, gdybym tylko jeszcze go wybrał, bo niestety kot mi tu siedzi i mi zasłania monitor. Idź mi stąd. Okej, okay, Serana sobie tam poszła już do niego. Jebany! Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie... Nie, kicia, przestań, kurde, to nie jest do zabawy, wypad. Że jest na siłę, ona po prostu nie potrafi się czasem powstrzymać przed czymś. Coś się jej mówi, nie rób czegoś, a ona po prostu robi to cały czas, bo nie wiem, coś ma urąbane w głowie. Kurde, kicia, przestań, Jezus Maria. Nie, zostaw to, kurwa, no. Pierdolca dostanę z tym kotem, czymś się bawi, jakimś kablem, mi tu na biurku, przecież to wszystko słychać, no. Szlak by trafił, dobra, czekajcie, weźmiemy tak i tak. Bo widzę, że mi nie da gnojek spokoju. Jeden i drugi zresztą, mówię i o Draugrze, i o Kici. Co za kot niedobry. Dobra, tutaj można też zejść gdzieś na dół. Słyszę korzeń Nirnu. Tylko co poza tym? W sensie fajnie, że... O, to jest jakieś przejście. Ja nie wiem, czy to nie tutaj mamy iść. No, tak by wskazywało. No ale czekajcie, górą było przejście. Nie chciałbym czegoś pominąć. Żeby się nie okazało, że właśnie tutaj na dole coś pominę. Zobaczmy tu. Okej, tu jest cała jebana sala. Teraz zgłupiałem, nie wiem gdzie iść. Kicia, przestań do cholery się bawić wszystkim. Przestań. Ja pierdolę. Kot tak bardzo potrzebuje uwagi, że po prostu robi cokolwiek po prostu, żeby tylko przeszkadzać. My tego Draugra ubijemy tutaj już, jak i tak jesteśmy i tak go widzimy. Nie wiem, co on kichał przed chwilą, czy co? No ładnie. Całkiem z niego ładny jeżozwierz. Teraz pytanie, czy to jest dobry... Co ty, Serana, tam robisz? Skąd ty się tu wzięłaś? Tak głupio opuścić to miejsce i nie pozbierać wszystkiego. Ale mam wrażenie, że... No nie wiem, irytuje mnie to, że po prostu nie widzę mapy. Przez to nie jestem w stanie stwierdzić, czy idę dobrze, czy idę źle. Dawaj tą kulę ognistą. Bardzo ładnie. To jest strasznie dużo pochłania, niestety, mi many. Okej. To tyle z niego. To nie. To weźmiemy jeszcze. Urna pogrzebowa, złoto. No i tu mamy cały jakiś taki składzik, widzę. Czemu jestem taki niski? Nie wiem, ci dwemerowie byli jacyś wyżsi, czy co? Bo za każdym razem jest tak wszystko wysoko, nie? Że oni powinni być też niscy. Nie wiem, skąd ona się tutaj wzięła. Ale to jest przejście... No właśnie, czyli dobrze mówiłem. Czyli to taki Marenie, był boczny... Wróciłeś, mój stary przyjaciel? To nie ja. Chyba, że te duchy są w sumie ze mną. To może dlatego, ale nie widzę teraz Savosa. Dobra, kot się schlebował i mam nadzieję, że się uspokoi na jakiś czas. O, siema. Gdzie ten Draugr? Schował się jebany, czy co? Nie, tu jest. Chcesz zakończyć?
Idziemy stąd. Czego zakończyć ci się nie udało? On mi chyba wysysa magię, coś mi się tak... Nie, to jest... On mnie tylko spowalnia. No, dobra. Zginął. Mączka kostna, sztabka żelaza. Dobra, weźmiemy. Tylko zastanawiam się, czy ja czegoś tutaj nie zostawiłem, nie pominąłem. Jest jakaś brama do otworzenia. No dobra. I co my tu mamy? Rudę złota. I tu już nie przejdziemy. Ale tu możemy przejść. O, całkiem miło. Złoto. Miksturki weźmiemy, urny weźmiemy. I złoto. Dobra, gites. Pewnie tutaj można było przyjść inaczej. No właśnie, dobra, tutaj się biłem z nimi. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Kurde, strasznie długie są te ruiny właśnie przy tej, przy tym wątku Akademii Magów. O, jebany troll! Troll jest w lochach, kurde ty. A, może go samą magią wykończę? Całkiem ładnie. Uj, trolla weźmiemy. Tylko kurde, zanim się to nam naładuje na jakiś konkretny poziom, to masakra. Strasznie dużo czasu minie. Jest nie, to jest wiaderko. Myślałem, że jakaś skrzynka. Po raz kolejny stajesz w obliczu klęski. Dobra, dobra ci o. Jakieś szkielety tu są, o właśnie. A, cholera. Dobra, weźmiemy sobie łuk. Muszę trochę wyczyścić tą listę ulubionych, bo jest tego tam za dużo. Dobra, ten złapany. Troszkę wyżej. A, dobra. To się udało. A to jest Serana akurat. Nie jesteś Arenem, prawda? Przysłał cię tu. Nie, nie jestem Arenem, ale generalnie nie żyję, więc raczej ciężko, żeby mnie tu przysłał. Ja się tu sam przysłałem. Znaczy nie, w sumie przysłał mnie tutaj ktoś inny. Jakiś ziomek, którego imienia nawet nie znam albo nie pamiętam. Pewnie miał jakieś imię, ale... Kogo by to obchodziło? A ty tu skąd? Łucznictwo mi wzrosło, jak miło. Można by się zastanowić też właśnie, bo tu dużo już rzeczy mi rośnie, tak? I zawsze zapominam o tym, że... Bo wiecie, tak jak na przykład zaklinanie czy kowalstwo sobie za... Sam sobie tak naprawdę nabiłem. Bez tak naprawdę pomocy wykupywania poziomów, nie? Co do, tak... No mało logiczne jest, można by powiedzieć. No bo przecież po to mamy tych gości, co nas mogą coś nauczyć za hajs, żeby... Żeby sobie ten proces przyspieszyć. No, a tu zapomniałem o tym. Także można by coś w tym celu podziałać właśnie przy łucznictwie, przy lekkiej zbroi, przy broni jednoręcznej. Tu już mam dosyć wysokie poziomy. Rzeczki połapane. Nie wiem w sumie co to jest nawet. Rdzeń ognika. O! Lśniąco pył będzie spoko, tylko że... Teraz to już to zgubiłem dawno, bo nie wiem, gdzie je pozabijałem. Okej, tu widziałem jakiegoś duszka. O, to jest matka ogników, no właśnie. Szkurde. Dawno... O, szlak, nie tego chciałem zabić. Dawno nie walczyłem z matką ogników. Bardzo dawno. Dobra, zróbmy sobie w takim razie, tak? O, szlak, teraz są dwie. A teraz ja nie mam ani życia, ani kondycji, ani magii. Dobra. Dobra, teraz sobie zrobimy tak.
Proszę, jak ładnie. No właśnie, nie mam ładunków. Trzeba sobie by te ładunki podreperować. Czarny... O Jezu, tutaj mamy... Aha, jakąś mniejszą duszę złapaną. Niestety w czarny klejnot. Drobny, dobra, dawaj drobny. Kostur mamy w ogóle jakieś... Dobra, tutaj też mam wszystko... Nie naładowane, ale to możemy tymi drobnymi, bo w sumie one są mało użyteczne. Łuk. Łuk też sobie naładujemy. Okej. Kubka popiołu, to złoto weźmiemy. A kolejna skrzynka. Dobra, może przeczekajmy chwilkę, to nam się wszystko uzupełni. Co to, jakieś półki są? Dobra, ciśniemy. Przestrzegał cię, że twoja własna moc może stać się twoją zgubą, że sprawi tylko, że będę silniejszy. Okej, rozumiem, że to trzeba lodowym kolcem. Duch ognia. No i tyle było z tego ducha. I mamy otwarte. To bardziej chyba pokonanie ducha. Chociaż nie, tamte drzwi mi się też nie otwierały wcześniej. Te jakby ten duch lodowy, nie? No dalej. Nie możemy się teraz zatrzymywać. Musimy iść dalej. Gdzie Elwali? Była zaraz za mną. Nie żyje. Coś dopadło ją z zaskoczenia. Zginęła, zanim mogłem coś zrobić. Jesus. Masz rację. To wszystko moja wina. Co tam jest? Mamy zawrócić. No i nie... To jest Draugr? Chyba nie bardzo. Ale chyba mu się nie udało wtedy. Mieć rozpłatania serc? Co to w ogóle za broń jakaś dziwna? Wchłania kondycję. Ciekawe. Przyjdź. Staw czoło upadkowi. Dobra, cicho. Bardzo dziwny Draugr. No, gdzie ten gnojek? Kto tu do mnie napierdzielał w coś? Trzeba ci czegoś? Sorry. Tak, chciałem ten kwiatek zerwać za tobą. Nie wiem, gdzie jest kolejny Draugr, ale... Widmowy ogar bojowy. W ogóle co tu się odpiernicza? Ektoplazma pozbieramy. Grzybki, tu mamy znowu kwiatuszki. Dobra. Co to w ogóle, jakieś wrota, czy... Nie, coś tu upadło. W dziwny sposób. Mamy po prostu widmowe nagle wszystko. Nie wiem dlaczego, ale niech będzie. Pytanie, czy to się coś zbugowało, czy... Nie, miecz rozpłatania serc teraz wszędzie znajduje. Ja sobie go chyba po prostu zachowam jako pamiątkę z tego miejsca. Dawaj ten szkielet. Okej. I łuk co? Wyssania czaru. Ciekawe te bronie. Mówię, wezmę sobie je i gdzieś w domku powieszę, będą ładnie wyglądać. Tu nie ma ni... O, mamy sztabkę złota. Bardzo ładnie. Come on, po nim. A, bardzo ładnie. Topór upusto krwi. Bierę to wszystko, ładnie to wygląda. To weźmiemy. Miecz taki już mamy akurat. To już mi niepotrzebny. Ja lubię kolekcjonować rzeczy. Uj, trolla weźmiemy. Nie wiem, skąd ten troll w ogóle się tu wziął, ale mniejsza z tym. Gdzie mamy iść? Gdzieś tu już blisko nam pokazuje. Trybuna Labiryntianu. Kurde, nareszcie. Gdzieś doszliśmy. Fajnie było w tym odcinku skończyć wątek czy coś. Zobaczymy. Ale powinniśmy już być blisko, dlatego że nam się zmienił znacznik z przejścia do następnej lokacji na znacznik tej lokacji. Kto tam jest?
Jakiś niespokojny draug. Tyle z niego było. Piesek nawet też jest. Widmowy ogar. Ektoplazmę weźmiemy. Dobra, ciul już. Tym będziemy walczyć. I proszę bardzo, niezłomna ochrona. Czyli rozumiem, że po coś nam to będzie potrzebna ta książka, ta z tą niezłomną ochroną. Już to mamy, tak? Jak tu spokojnie. Au! Okej, to po to mi była ta niezłomna ochrona, po prostu, żeby się ochronić. To jest, rozumiem, serany, dobra. Ach, wrogowie w pobliżu. No to weźmy sobie, rzućmy ten czar w takim razie. Przywołanie, zniszczenie, iluzja, przemiana. Nie, nie wiem, gdzie to jest nawet. Niezłomna ochrona. Powinno być pod N. Iluzja, przemiana. Przywracanie. Tak, przywracanie. W ogóle nie rozumiem podzielenia tego na 5 kategorii. Totalnie te czary mi tutaj do niczego nie pasują, ale nieważne. Użyjmy sobie tego. No, ale miałem nadzieję, że ta niezłomna ochrona to nam coś jednak da, nie? A tu widzę, że chuja daje. O szlak. O szlak by to trafił. W ostatniej chwili. Czekajcie, kondycję sobie też przywrócimy. Pełne przywrócenie. Może kondycji już nie. O. Wow. To było bardzo, bardzo niedobre. Ja sobie lepiej zapiszę tutaj tą grę. Bo jak się znowu ma coś takiego stać jak przed chwilą, to masakra. A tu widzę, są jakieś trzy. Dobra, tutaj akurat nic mi się nie stało. Ale nie bardzo czaję, co to miało być. Czyli ta niezłomna ochrona tylko... No, przewracanie mi wzrosło. Tylko działa, jak sobie tego używam, tak? To teraz trzeba by całą magię przywrócić z powrotem. Rozbili mi to. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie... Może tak. I może tak. Najpierw jego ubijemy. Nie, w sumie Atronach nam zejdzie, jak ubije tego mściciela, tylko że on mi się, kurwa, cały czas przesuwa. Nie mam pojęcia dlaczego. Ja widzę, że Atronach trochę ma wyjebane na tą walkę. Bardzo dobrze. To zbierzemy. Tu nic, Atronach nam zniknął, możemy cisnąć dalej. No i znowu wrogowie w pobliżu, cholera jasna. Tu w ogóle kogoś przykuli, ktoś tu umarł. No jakąś bramę do otwarcia. O, będzie 80 ten. Poziom otwierania zamków. Ej, proszę bardzo. Pradawny hełm nieosmalonych. Wynoszony pradawny norski wielki miecz z popielenia. Co w ogóle? Ebonowa tarcza. Zabójcza trucizna szału. Dobra, to weźmiemy. A nie ma tutaj takiego czegoś bardzo istotnego. W sensie to, co tutaj mamy. Gdzieś ja to wziąłem. O, naostrzony pradawny norski wielki miecz z popieleniem. No po prostu jest duży miecz z tym spopieleniem. No i w sumie do dupy. Nie wiem, po co ja to w ogóle brałem. Bo te są ciekawe po prostu. O, ten miecz rozpłatania serc jest taki widmowy. Fajnie będzie to wyglądać, jak to mi się uda powiesić na ścianie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden szybki zapis. Siema. Widmowy ogar bojowy. To był pan śmierci akurat, ale mniejsza z tym. Wzywa mnie słowo kolejne. Słyszę to. A, tutaj. No dobra. Weźmy sobie to słówko. Poznajesz słowo piasek, spowolnienie czasu. Okej. Wiem, który nawet to będzie. Krzyk. Tu mamy takie... O, spowolnienie czasu jest. Nie, po prostu będzie czas spowolniony na dłużej. No to miło. Kolejne słówko odczytane. Wiedziałem, że tu będzie kolejne słowo. Że bardzo miło. Ale skąd właściwie wiedziałem? Kurde, teraz się zastanawiam. Wiedziałem, że na pewno coś tu będzie. No dobra, mniejsza z tym.
Miedź mamy, o. Coś mi tu idzie. Dawaj po nim. Tu mi szkielet niepotrzebny. Któryś dupek tu przyzwał Atronacha. Muszę go znaleźć, to ten będzie. O właśnie, bardzo ładnie. Złoto weźmy. A tu już nic ciekawego. O, sztabki Ebonu są ciekawe. A miałem mówić, że nic tu nie będzie, no. To tyle. Mam tu jakieś pierdoły jeszcze. I jest jeszcze jedna sztabeczka Ebonu. Narzędzie do balsamowania nieistotne. Dobra, idziemy stąd. Już jesteśmy chyba całkiem blisko. Chociaż oczywiście mapy nam to nie pokaże. Cały czas się kręcę wokół tego znacznika, ale mam nadzieję, że... No, że już zdążamy do końca. Byłoby miło zakończyć przynajmniej tą lokację w tym odcinku, bo już nie liczę na nic więcej, ale tą lokację dajcie zakończyć. Szybki zapis. O kurwa, no dobra, coś tu widzę. Coś tu mamy. Tak właśnie myślałem, że to wezmę. Okej, tu mamy jakieś... nie wiem, czy to nie są duchy tych magów naszych, które tu sobie siedzą. A, jakaś skrzynka tutaj jest, nie wiem jak tam wejść. Zniewolony czarodziej. O, po prostu mogę go zabić. A tu jest jakiś drugi, tylko u góry. Pytanie, jak uwolnię to coś, to czy ten zniewolony czarodziej, to co on tu robi? W sensie oni utrzymują barierę nad nim, czy on się barierą chroni, żeby go nie uwolnić? Nie jestem pewien. W ogóle jaką mam tu treść questa? Też nie wiadomo, nie? Odszukaj laskę Magnusa. To nie wygląda na laskę, wygląda raczej na jakiegoś ducha, albo może to jest ten Magnus cały. No, czekajcie, bo tutaj widzę już skarby, czekają na zebranie. Eliksir weźmiemy, kostur chowańca. Mam takie pierdoły, skórzane buty, nie, to możemy wziąć, bo to jest lekkie. I rozumiem, że tam będzie wyjście. O, tu jest jeszcze jedna skrzynka. Czyli najpierw zbieramy skarby, a później dopiero będziemy questa wykonywać. Dobra, niech będzie. Zrobimy sobie tylko szybki zapis tutaj, żeby nie było, że mi się coś tam nie uda. Proszę bardzo. Fisztylet, szata, nie dziękuję. I zapewne można Morokej. Strasznie moroczny. Przypuszczam, że trzeba będzie go zabić. Tak, ma życie, więc raczej trzeba będzie go zabić. Zrobimy sobie tak. Wow! Panie! W tronach burzy, cholera jasna, no. Weźmy sobie po prostu łuk. Tak będzie najłatwiej. Nie wiem, czy tego Atronacha burzy... dobra, on szybko spadnie. A ja sobie mogę swojego Atronacha tak naprawdę przyzwać, bo mam właściwie dwóch. Czekajcie, na magię muszę zobaczyć. Przywołanie. Mamy Atronacha mrozu i ognia. Ten mrozu chyba będzie lepszy. Tylko oczywiście najpierw to potrzebujemy jeszcze mieć jakąś magię dostępną. No to nie chciałem misturki na targowanie się. O, do przywołania tu będzie... O, nice. To napierdzielaj tam w niego. A ja sobie wezmę standardowo łuk. I będziemy strzelać z pewnej odległości. No, więc jak ktoś się zastanawiał, to już mam dwóch Atronachów. Ten jest mocniejszy niż ten ognia. Co prawda nie jest to zgodne z... O Boże, pradawna norska, Jesus. Czemu Atronach do mnie teraz podszedł? What the fuck, chłopie? Ja cię przyzwałem. Za debil. Czy ten Morokej w jakiś sposób go zwrócił przeciwko mnie? Nie ogarniam. Dobra, nie jest źle. Wybijemy go. Teraz krasnoludzkie poszły. No właśnie, nie wiem skąd te pradawne norskie miałem.
Pewnie przez przypadek się zebrały. Dobra, weźmy sobie teraz to. Chodź tu, gnoju. O, jak ładnie. Trochę go pociśniemy, bo dawno nie walczyłem tym mieczem. To wysysa chyba kondycję z nich. O, właśnie. Proszę bardzo. Jak ładnie. O, co to z niego? Tu jest maska kolejna taka. Laska Magnusa. Maska maska Morokeja. Regeneracja magii przyspieszona 100%. Nice. Wszystko bierzemy. Z kolejna maska. W sensie, wiecie, tutaj mam jedną. Poczekajcie chwileczkę. Tutaj gdzieś mieliśmy maskę. Maskę mamy Krozisa. Nie pamiętam skąd, z jakiejś misji na pewno. Otwieranie zamków, uczestnictwo, alchemia lepsza. Tu mamy maskę Morokeja, regeneracja magii przyspiesza na 100%. To jest zajebista sprawa. Zamiast czegoś, co nam zwiększa ilość magii posiadanej, po prostu będziemy mieli większą regenerację w tym momencie. Dobra, to sprawę mamy załatwioną, laskę mamy, możemy stąd uciekać. Już kwestię skarbu też załatwiłem. Tylko gdzie te cholerne schody były na górę? Gdzieś tam. Dobra. Czyli możemy sobie stąd już chyba wyjść, bo chyba to o to chodziło. O, chyba był ten zły. O! Tak mi przykro. Spoko. Aha, czyli pewnie... To był jedyny sposób, by uwolnić. Aha! Tych dwóch zniewolonych czarodziei, to on ich zniewolił, tych swoich... Chyba ci się nie udało. A zapieczętował, usuwając ten skobel taki, którym można było to tworzyć, tak? Dobra, czyli po prostu ich zostało tam na końcu trzech, reszta zginęła. Trzech zginęło, ich trzech zostało i on zniewolił dwóch swoich kolegów, żeby tego Morokeja tam trzymali. A sam on uciekł. I został arcymagiem. Super. Świetnie, cudownie. Dalej nie mamy mapy. No nieważne, ale myślę, że tu już łatwo będzie stąd wyjść. Okej, tu jest po prostu jakaś dziura. Ale tu mamy dźwigienkę. Ankano, co ty tu robisz? Nie, to jest jakiś Estromo. Ankano miał rację. Jesteś zagrożeniem. A, świetnie, wyglądacie tak samo. Muszę ci odebrać ten kostium. Ankano nie chce, by był w niepowołanych rękach. Aha, i chce też twojej śmierci. Aha, spoko. Z drogi. To ty nie masz szans. Ja mam nieograniczone możliwości wczytywania gry w kółko i w kółko. dobra, co by mu to? Skazanego na śmierć mu jebniemy i następnie jebniemy mu na razie kulą ognia. Chyba coś nie wyszło. Dobra, wiecie co? Walić to. Weźmiemy sobie, zrobimy tak. Będziemy się bardzo przejmować. Na razie, Estromo. Myślałeś, że mi coś zrobisz, tak? No niestety, tyle ci powiem, że chłopie, magia no nie do końca może się równać w moim przypadku z mieczami, więc no. Więc wziął i umarł. Dobra, tu mieliśmy jakieś pierdoły, a... O, jest skrzyneczka. Mikstura, mikstura. Pierścień złoto weźmiemy. Mi się wydawało, że coś leżało. Jest srebrny naszyjnik, dobra. Tu nic, dobra. To wychodzimy stąd. Nie mam pojęcia w ogóle, jak wygląda... Jak wyglądają te ruiny. Okej, okay, tutaj jest coś wydrążone, ale tu nic więcej nie ma, więc tutaj musimy wyjść. Pewnie wyjdę w zupełnie innym miejscu, bo już drugą zasywę wyciągam. Aha. I po prostu wyjdzie do Skyrim. Masakra. Gdzie jesteśmy? O, kurde, łatwo stąd spaść. Co to było? Trybuna, no tak. O, szlak, jeszcze jakieś yeti tu muszą być. No, oczywiście. Nie może być inaczej. A, to spróbujmy go ubić stąd. Skradanie się mi wzrosło, też miło. Po prostu inaczej się stąd nie teleportuje, nie? Jak go nie zabije. Aha, oczywiście napierdalam w jakiś gzyms albo coś.
Okej, dobra, jesteśmy w ukryciu. To znaczy, że możemy chyba stąd się wynieść. Ile mamy? 34 minuty nabite. Dobra, nie jest źle. Szkoda tylko, że Akademia w zimowej twierdzy zniknęła z mapy. Jest tylko zimowa twierdza. Akademia, nie, chyba że po prostu jest to czymś tam spowodowane, że z jakiegoś powodu tam nie mogę podejść. Okej. Robi się nerwowo, kiedy mężczyzna... O, widzę, że ludzie żyją w zimowej twierdzy, to w sumie miło. Miło wiedzieć. Weźmy sobie trąbę powietrzną. Okej, cała Akademia jest już teraz pod jakąś barierą, to dlatego nie dało się tam przenieść. Co my tu mamy? Kurde, z tym takim naciągniętym łukiem będę łaził. Okej, nie wiem w co strzelać. No, weźmy sobie jednakowoż, może ten duży miecz. Jezu, ale napierdalają. Jakieś cegłówki w ogóle wiszały w powietrzu. Dziewczyno, nie spadnij. Dobra, siema Tolfdir. Udało ci się przeżyć. Czy to znaczy, że to masz? Tak, mam. Miejmy nadzieję, że jest to tak potężne, jak sądzili psyczikowie. No, też mam taką nadzieję. Gdzie jest Mirabel? Ona nie dała rady. Co ty mówisz? Gdy stało się jasne, że będziemy musieli uciekać, została z tyłu, by zapewnić, że wreszcie nie stanie się krzywda. Mhm. Okej, okay, dlaczego jesteś tutaj? Zobacz. No, widzę właśnie. Moc Ankano rośnie. Nie możemy przebić magicznej bariery, za którą się schronił. Mam nadzieję, cholera jasna, no. Wycieczka do labirynt Janu była owocna. Tak, mam maskę i ten, chodźmy tam. Będę tuż za tobą. Śmiało. Możesz mi towarzyszyć. Wykonane. Rozpoczęte oko Magnusa. Dobra, to ciśniemy. Posłuch się laską, żeby tam dotrzeć. No dobra. Próbujemy. Laska Magnusa. Wchłania 20 punktów magii na sekundę. Jeśli cel nie ma już magii, wchłania jego zdrowie. Ciekawe. Okej, o to chodzi. Po prostu ta laska wchłania magię. Dzięki temu można w jednej z jednej strony trzymać laskę, z drugiej strony po prostu mieć kurde jakieś czary i po prostu napierdalać czarami i napierdalać laską jednocześnie, bo laska wchłania magię, a jak skończy wchłaniać magię, wchłania życie. Zajebista sprawa. Więc tak zrobimy po prostu. No, dawaj mi kulę ognistą. No nie, nie kilof. Ej, Boże, Boże. Dawaj, laskę. Okej, o to mi chodziło. Włazimy do środka. Zabijamy kolesia i mamy spokój. Zrobimy sobie zapis szybki jeszcze na koniec. Tak, przychodzę po ciebie, prawda? Chcesz pogadać? Może zacznę to wyssysać. Dziadku, właśnie próbowałem. Otworzyło się. Nie wiem, więcej, mniej, nie wiem. Tego dalej używać, czy nie? Co mi się dzieje? Dobra, zaczął uciekać. Serana, ty żyjesz? Okej, on jest zamrożony. Mówisz? Mogę ci też wysysać magię. Już nie bardzo widzę, żebym ja dzięki temu magię zdobywał. No dobra, ja mam dosyć dobrą buławę, także możemy spróbować. Chodź tu, gnojku, kurde. Faktycznie, kurde, nie mogę ten. Czy ja mu, kurwa, cokolwiek robię?
Wchłania magię, jeśli cenie ma magię, wchłania jego zdrowie. Aha, wchłania, ale nie wysysa, tak? No, trochę kurwa do dupy. Dobra, naładuj to. Porność na chud możemy sobie zrobić. Weźmy sobie... no musimy sobie zrobić jakąś premię może do zdrowia. Okej. Okay. I ogólnie przywrócić jakieś rzeczy, na przykład magię, na przykład życie przywrócić, regeneracja. Nie mam już przywracania, kurwa, zdrowia? Które uzdrowienia, coś tam jest. Nie wiem, czy ja mu w ogóle cokolwiek robię. O co tu chodzi, kurwa? Pokonaj Ankano, no ale jak? Chciałbym użyć, ale to nic mi nie daje. Życia mi nie przybywa. Mogę co najwyżej pobić tą anomalię. I tyle, to jest jedyne, co mogę zrobić w tym momencie. Świetnie po prostu. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Coś tu gnoju. O! To było banalne? Okej, nie mam pojęcia, po co to w ogóle wszystko było, skoro ja tego tak pyk, pyk i od razu prowadzę. Nie wiem, czego nie weźmiemy mu tych szat, bo sobie może gdzieś je powieszę. Chyba mam gdzieś jednak szaty talmorskie, ale nieważne. Zobaczmy. Kurwa, co tu się dzieje? Aha, bo oni w to zaczęli napieprzeć. Tak, bo on ich zamroził, czy coś w tym rodzaju. Dobra, rozwalone. Tolfdir. Wiedziałem, że ci się uda. Okej, okay. Co teraz zrobimy? Ja nie wiem. Ankano zniknął, ale cokolwiek uczynił oku, najwyraźniej wciąż to działa. Ankano nie zniknął, tylko jego trup tam leży obok. Nie mam pojęcia, co robić. Wiem, że już nie ma szad, ale... Okej, okay. Z Quarinairem. O, jest i pan z Psidzików. Siema. Wiedzieliśmy, że zwyciężysz. Proszę bardzo. Triumf uzasadnia nasze... Triumf? Nie triumf? Dowodzą, że oddanie ci przywództwa na Akademii w Zimowej Twierdzy jest słusznym wyborem. Co? Skąd się wzięła twoja pewność, że pokonam Ankano? Widzimy wiele wspaniałych rzeczy ukrytych przed twoim wzrokiem. Od dawna wiedzieliśmy, że ci się uda. Co, ja mam teraz być przywódcą ten? Co teraz zrobimy? Było się niestabilne. Nie może tu pozostać, bo mogłoby zniszczyć Akademię i ten świat. No to weźmy to gówno. Należy je zabezpieczyć. Stąd. Czyny Ankano dowodzą, że ten świat nie jest gotowy na coś takiego. To prawda. Będziemy go strzec. Póki co. Masz. Dobra. Masz okazję kontynuować pracę na Akademii i wieść spokojne życie. Dzięki. Naszą wdzięczność, arcymagiem. Arcymagiem zostałem, kurwa. Ledwo się magią posługuję, ale jestem arcymagiem. Dobra, panowie z PSG. Śmiało możecie to zabrać gówno stąd. Ogólnie cała moja arcymagia polega na tym, że mój miecz jest silniejszy niż jakikolwiek czarodziej, no ale cóż. Tobie Akademia jest znowu bezpieczna. Dobrze, super. Wiedziałem, że ci się uda. Śmiem twierdzić, że psi dzikowie mają rację. Moim zdaniem nikt bardziej nie zasługuje na zostanie arcymagiem. Masz. Serio? Należy do ciebie. Komnaty arcymaga też. Jeśli będziesz mnie potrzebować, służę radą. Okej. To tyle. Szata arcymaga. Klucz do komnat arcymaga. Jestem jebanym arcymagiem. Dobra, to wątek magów mamy w takim razie skończony. Oczywiście można tu robić jakieś pomniejsze questy, można się podszkolić w danych magiach, ale tyle by było. Jej! Ten ogródek, który tutaj teraz jest cały mój, mogę sobie to pozbierać, zajebiście. Na to właśnie czekałem, żeby móc to wszystko pozbierać. Ha, 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 ha. Wiecie, bo to będzie sobie odrastać, nie? To jest świetne miejsce, żeby po prostu nazbierać dużo składników do alchemii. Nie mogę już chodzić. Ziemniaki też pozbierałem. Dobra, to chyba wszystko. Nie, jeszcze te winogrona pozbieramy, tu pozbieramy coś. Bier wszystko. Serana, musisz mi pomóc, bo jestem przeciążony. Nie, czekajcie, weźmiemy sobie teraz tak, bo faktycznie mam strasznie dużo różnych diademów i wszystkiego teraz. Zrobimy sobie, o, właśnie w ten sposób. Jej, te wszystkie klejnoty teraz są moje, stąd pozbieram, bo robią tylko za wystrój tutaj, nic więcej. Bardzo ładnie.
Wszystko stąd zbieram. Dobra, to mi niepotrzebne. Tu mamy coś, krasnoludzki sztylet. Dobra, niech tu będzie. Przeszukamy sobie tutaj, co tu wszędzie mamy. To weźmiemy. Dobra, to już nie potrzebuję. Złoto weźmiemy. Tu mamy jakieś budki, no nie. Nasze łyżeczko nowe, zajebiście, kufer. Złoto tylko. No, w sejfie może coś będzie. Złoto, sztabka złota. Ametyst jeszcze wezmę, reszta mnie nie interesi. Mieszek weźmiemy. Książki, beczki. O, świetnie, to sobie możemy pozbierać. Ach, nie chciałem talerza. Zęby weźmiemy. I z tym mówicie, wystrojem sobie tu wolę pozbierać to wszystko. O, krwawiąca korona, pęcherzyca, skrzydło, świetnie. Kurde, ile tutaj jest tych wszystkich rzeczy. Mój trola weźmiemy, wampirzy pył, sole pustki. Świetnie, dobra, to wszystko. Kurwa, ile tego tu jest, no chwilę zbierania mamy. Szpony wiedźmokruka. O, jeszcze coś tu jest. Jeszcze jeden, dobra. To akurat nie chciałem. Dobra, to pierdolę gdzieś tam później. O Jezu, tu ile jeszcze rzeczy następnych. Dobra, zajebiście. No nic, mniejsza z tym. Mamy zatem bardzo dużo w tym momencie, znaczy dostęp do bardzo dużej ilości różnych rzeczy. I mnie to cieszy. Szata arcymaga, mówicie, tak? Zobaczmy sobie ją. Szata arcymaga. I co ona w ogóle robi? Koszt wszystkich zaklęć zmniejszony 15% plus 50 punktów magii. Regeneracja magii przyspieszona 100%. Widzicie, to jest zajebiste do... Jeszcze plus ta maska. Kurde, mam taką regenerację magii teraz. Czekajcie. Weźmy sobie na przykład kulę ognia. I od razu mi wraca cała magia, patrzcie. Oż kuźwa, no tak to można się bawić, słuchajcie, z taką regeneracją. Dobra, to naprawdę te narzędzia, które teraz mam, są naprawdę w ciul przydatne do... Okej, tu mamy... magię sobie pozbieramy, uzdrowienie może nie. Chociaż może, wezmę uzdrowienie też. Iluzję, o, do zniszczenia, do iluzji, do zaklinania. Wigor to może nie. Tutaj też wszystko pozbieram. Dobra, dawaj razem z miską. Nieważne. To mi niepotrzebne. To sobie weźmiemy. Marchewki weźmiemy. Czemu nie? Dobra, zajebiście. Zajebiście się cieszę. Ile mamy? 40 ileś tam minut. Dobra, myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Ja sobie te wszystkie rzeczy gdzieś tutaj poumieszczam, porozkładam to, co mi potrzeba. I gdzie mi potrzeba. Właściwie te chyba rzeczy, które mam takie typowo do magii, to ja sobie zostawię tutaj i może po prostu się będziemy bawić w pewnym momencie, stwierdzę, ok, bawimy się teraz magią i po prostu będę cisnął magię i to mi się wtedy przyda. A na razie po prostu wrócimy sobie do takiego standardowego trybu, mieczyk, buława i łuk, nie? No, także w tym odcinku to wszystko. Tak jak mówiłem, w następnych spróbujemy porobić zadania dla Dedr. A później spróbujemy się zająć wątkiem gildii złodziei, dobrze myślę, złodziei czy zabójców, chyba złodziei są, w Pękinie, chyba tak. No, to gildię złodziei sobie ogarniemy, a potem jak ogarniemy, to nie wiem, może fabuła, może w końcu trochę fabuły zrobimy. Też mówiliście mi, żebym koniecznie zrobił sobie dodatek przed zakończeniem fabuły, no ale mam wrażenie, że do zakończenia fabuły to jeszcze sporo przede mną, ale że właśnie w dodatku Dragonborn zdobędziemy... jakieś tam przedmioty, które w sumie fajnie jest mieć i grać na nich, a nie w sensie zdobyć je na sam koniec gry, tak, bo to wtedy będzie bez sensu. No, to tyle w tym temacie. Na razie to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia, zobaczenia. Zachęcam do klikania w karty. Trzymajcie się. Cześć.